Witam w kolejnym odcinku z serii Let's Play Trine 2 i dzisiaj idziemy sobie na mapę Grzybomrok, tak więc let's go. W poprzednim odcinku spadliśmy tutaj. Oh god. Okej, tu coś mamy już? Nie. Tu nic nie mamy. Nie ma muzyki, jest cisza. Trochę strasznie tu. Patrzcie. Oh my dear lord, no please. Okej, czyli co my mamy zrobić? Musimy to podlać. A z tym podlaniem tego problemów nie będzie. Aha, wyrośnie nam po prostu światełka. Aha, bardzo fajnie, zobaczcie, czyli da się ominąć grotę tego pająka. Wiecie co, wolę się tu nie zbliżać, pójdziemy sobie jakoś tędy. Oh god. Nie powiem, żebym był specjalnie zadowolony, że tu jestem. Tu jeszcze... O, tam coś widzę. A jakby tam wejść? Aha, mamy pierwszą skrzynię. Nie trudne te sekrety, powiem wam. Obraz tym razem pierwszy. Zobaczmy sobie, co my tutaj mamy. Zobaczmy, to są jakieś bagna jakby. O, ale co to jest? To jakby, no, ziemia jakaś tak, no, dziwnie trochę. To jakby jakaś jaskinia też była tutaj. Tylko, że widzimy światło. To nie wiem, co to jest. Świetliki jakieś. Wszystko porośnięte. Ładny obraz, ale tak za bardzo nie mogę oszacować, co to może być, no. Ale ładny artwork. Okej, tu mamy ten nasz. Oh god, ominąć tego pająka, okej. Oh my fucking god, prawie tam spadłem. Uff. Wy, was się nie boję. Ty to mimo możesz tam więc. No i tyle z was było. Jeszcze jedna, ale ją chyba tak ciachniemy. Tak. Okej. Okay. O, czyli zobaczcie, już wychodzimy ze skini. Juju! Zobaczcie, jaka ta tarcza lasowa jest OP strasznie. Nigdy nie spadniemy nigdzie. Wow, już wyszliśmy ze skini, tak więc jest. W końcu jakichś pająków. Tam jest chyba ściana dorosła. What? Chyba ściana do rozwalenia? Tak jest. No i zobaczcie, nawet tutaj droga jest taka. Aha! No i te wasze głupie śmiechy. I co zrobisz? To też jest chyba do rozwalenia. No, weź to. Aha, to miało na niego spaść chyba. Wow! To zaraz wybuchnie, będzie wielkie boom, bo tam są trzy beczki. Uff. Szczerze spodziewałem się jeszcze większego. Cholerę przechodzić przez tą bramę, powiedzcie mi. Tu czegoś nie ma? Coś się świeci tu. What the fuck is this? Okej, jakiś nowy przeciwnik. Wow, on jest jakimś... Zobaczcie, to jest jakiś...
to jest jakiś ninja. Oh my god. Dostałeś od swojego. No i zobaczcie, on się nie zamraża i nas zabije. O, Jezus. Zoja, błagam cię, zabij go. Błagam cię, zabij go. Błagam cię, zabij go, bo tu nie ma checkpointów chyba. Świetnie. What the fuck za checkpoint? On jest OP! On jeszcze jakieś ognie wyrzuca. Jezu, jaki on jest mocny. Okej, weźmy sobie ognistą strzałę. Tak, to jest po to, żeby niszczyć te... Łatwiej niszczyć, nie trzeba będzie rzucać młotem cały czas, bo to też niszczy. A do, jako broni tak będę używał tego lodowego, bo wolę. Wolę lód. Okej. Ale ten przeciwnik to była masakra jakaś tam, coś mamy. No serio, tak mocnego przeciwnika. Tu niestety trzeba młotem. Żeby się nie okazało, że ta nasza strzała jest bezsensowna, bo ja wcale tego nie będę tak praktycznie używał. I... okej, do wagonika. Oh my god. No wskocz tu! Jedziemy. Tam teram, teram, teram. I tak samo jak wtedy. No i pięknie. Znowu do jaskini? Nie, dobra. Grzybomrok to naprawdę był przez pierwsze 3 minuty planszy. Jezu, rycerz, to by cię zabiło. To by po prostu z ciebie miazgę zrobiło. Boże, jak to śmiesznie. Okej, tak więc te miksturki możemy sobie wziąć i... Aha, okej. Okay. Musimy coś tutaj podlać. Jakby to podlać? A kładeczką myślę się da. Nabierzmy sobie wodę na kładeczkę, przenieśmy ją tutaj. Jest. Ciekawe, czy coś złego może nam tu urosnąć. W sensie, że podlejemy i wyrośnie jakaś, na przykład ta roślina, która tam nas zżera. A to by było ciekawe, to jest takie... Chociaż trochę chamskie może, bo... Skoro już nas gra przyzwyczaiła, że to są dobre rzeczy, no to tak, tak jakby trochę oszukane było. Chociaż, no nie wiem. Nie wiem, wow. Ole, to wybija jeszcze bardziej niż tamto chyba. Tu nic nie mamy, okej. Czekajcie, bo tam jest checkpoint, a my tutaj jeszcze nie byliśmy. Tu mamy... Coś takiego, aha. Czyli ogólnie bezsensowna rzecz, dobra. I teraz, która droga jest właściwa? Strzelam, że tamta, bo tam jest łatwiej iść. Chociaż niekoniecznie, no ale zaryzykuję. Jakby co, to się... Zaraz wrócimy. Dobrze, zaryzykowałem. Zobaczcie, jakie skarby tu są. Czy jeszcze jest? Nie. Po co my idziemy dalej, jak mamy takie skarby? Where the waters fall, my darling, let's rest. Sleep here by my side. I still love you best. Co? Ciekawe. No, fajne te wiersze. Aha, tu jest moja wkładeczka, okej. Wow, zaraz znowu będzie jaskinia. O Jezus, ale lecimy głęboko, ale lecimy głęboko. Możemy pływać. Ej, chyba jeszcze w tej grze... Nie, no pływaliśmy, ale... Teraz jesteśmy już strasznie głęboko pod ziemią. I dalej słońce świeci. Nie. Może po prostu byliśmy na jakimś zniesieniu, nie wiem. Nie mówcie, że to koniec levela. Seriously, koniec? To było z 15 minut chyba.
Pontius had picked up some mushrooms, but Zoya and Amadeus persuaded him not to eat them. Amadeus recalled a time when he had made a mushroom potion in his school days. Indeed, that had not ended well. No, nie dziwię się. As the heroes climbed out of the caverns, Muchomorowy. They met with the first light of morning. Zamek morskiego głazu. Ciekawe, koniec jakiś jaskiń i do zamków będziemy przychodzić. O. Tak więc to było na tyle w tym odcinku i do zobaczenia w kolejnym z serii Trine 2, tak więc... See ya!